Po co ta cała sieć? Najważniejszym elementem każdego projektu sieci jest określenie potrzeb klienta. Jeżeli przyszły projekt nie będzie zawierał wszystkich wymagań zamawiającego, stanie się bezużyteczny. Podczas rozmowy z inwestorem należy uzyskać jak najwięcej informacji odnośnie oczekiwań w stosunku do projektowanej infrastruktury. Na ich podstawie projektant będzie musiał podjąć szereg decyzji dotyczących m.in. wyboru aplikacji sieciowych, wyboru sprzętu komputerowego na serwery i stacje robocze, wyboru topologii sieci i protokołów, jakie będą wykorzystywane do komunikacji, wyboru elementów okablowania, przewodów, przełącznic, gniazd końcowych, wyboru elementów aktywnych sieci, switche, routery, wyboru sposobów połączenia do sieci internet, wyboru poziomu bezpieczeństwa i mechanizmów ochrony sieci. Te i inne decyzje, które zostaną podjęte podczas tworzenia projektu, mają służyć spełnieniu oczekiwań klienta. Na podstawie postawionych celów budowana jest specyfika wymagań dla uściślenia kluczowych elementów projektu. To na podstawie tego dokumentu, po zaakceptowaniu przez obie strony, powstanie produkt finalny, jakim będzie projekt sieci. Pamiętajmy, specyfikacja wymagań będzie czytana przez osoby nie mające wiedzy technicznej. Metoda jej spisania musi im pozwolić na łatwe zrozumienie zawartych treści i ustaleń. Piszemy prosto, unikając technicznych określeń. Zapisane ustalenia powinny umożliwiać jednoznaczną interpretację, nie pozostawiając miejsca na niedomówienia. Dobre poznanie potrzeb inwestora to również możliwość stworzenia projektu skalowalnego na przyszłość. Znając potencjał rozwojowy firmy, można przewidzieć ewentualne kierunki rozwoju sieci. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań pozwoli w przyszłości rozbudować sieć bez konieczności gruntownej wymiany istniejącej już infrastruktury. Czy jesteś już przekonany, jak ważna jest pierwsza rozmowa i określenie potrzeb inwestora? Myślę, że tak. Dlatego w ramach treningu proponuję Ci przejść teraz do części testowej i zadaniowej kursu. Powodzenia!